Kiedy przed wieloma laty wynaleziono obrazowanie dopplerowskie pozwalające na pokazanie i zmierzenie przepływów krwi w naczyniach, wydawało się, że w ultrasonografii niewiele więcej da się już wymyślić. Okazało się to nieprawda. Okazało się, że obrazowanie ultradźwiękowe może zostać użyte również do określenia spoistości, czy inaczej mówiąc twardości, sprężystości tkanek. Jak wiadomo, spoistość tkanek jest skorelowana z licznymi zmianami chorobowymi, w szczególności ze zmianami nowotworowymi. Tak więc, jeżeli jesteśmy w stanie pokazać tkanki twardsze od otoczenia, jesteśmy w stanie łatwiej zdiagnozować zmiany nowotworowe. Metoda zwana elastografią została po raz pierwszy udostępniona lekarzom 13 lat temu przez firmę Hitachi, obecną Hitachi Aloka. O zainteresowaniu tą metodą w ostatnich latach świadczy to, że w ciągu ostatnich kilku lat została ona zaimplementowana z różnym powodzeniem przez większość producentów sprzętu ultrasonograficznego. Niektórzy uważają, że elastografia to takie po prostu doskonalsze badanie palpacyjne, doskonalsze obmacywanie. Na końcu tego filmu wykaże, że jest zupełnie inaczej. Elastografia znajduje zastosowanie w diagnostyce zmian nowotworowych nie tylko narządów powierzchownie położonych, takich jak piersi czy tarczyca, ale również w diagnostyce narządów położonych znacznie głębiej, na przykład w diagnostyce raka gruczołu krokowego. Pierwszym, a zarazem dotąd najbardziej popularnym zastosowaniem elastografii jest badanie piersi. Piersi są łatwo dostępne powierzchownie, przy tym zmiany złośliwe w piersiach wykazują zazwyczaj wyraźnie wyższą spoistość od zmian łagodnych, co pozwala na różnicowanie na poziomie Bajrac 3, Bajrac 4. Poza tym elastografia pozwala na precyzyjne prowadzenie biopsji poprzez wycelowanie igły w miejsce wykazujące największą twardość. Przykładamy głowicę. Jak widać, nasza pacjentka ma prawidłowo zbudowane piersi, widać tkankę tłuszczową, zachowaną tkankę gruczołową z niewielkimi tylko zwłókniami. Żeby skorzystać z opcji elastografii, ustalamy obraz w jednym miejscu i włączamy obrazowanie elastograficzne, a następnie wykonujemy ręką rytmiczne, bardzo niewielkie ruchy ucisku tkanek. Aparat rejestruje nieznaczne odkształcenia, które wystąpiły w obszarze widocznym dla głowicy i na tej podstawie wylicza stopień odkształcenia tkanki odpowiadający jej twardości. W ten sposób powstaje kolorowa mapa, na której kolorem czerwonym zaznaczone są miejsca najbardziej miękkie, kolorem niebieskim obszary twarde, które najmniej się odkształciły, a pośrednie obszary są oznaczone w skali koloru zielonego i żółtego. Po zatrzymaniu obrazu możemy wykonać pomiar. Zaznaczamy dwa obszary zainteresowania, roje A i B. A zawsze jest zlokalizowany na tkance, na jakimś podejrzanym obszarze, no tutaj akurat podejrzanych obszarów nie mamy. B zazwyczaj umieszczamy w miejscu, gdzie znajduje się tkanka tłuszczowa. Aparat wylicza średnie odkształcenie w obrębie poszczególnych rojów, a następnie wylicza nam również stosunek odkształcenia w poszczególnych rojach, który odpowiada różnicy twardości danych obszarów. W tym przypadku otrzymaliśmy różnicę twardości na poziomie 1-1,5, co oznacza, że nie mamy tutaj żadnej zmiany podejrzanej. Podejrzane byłyby zmiany przy różnicy odkształceń na poziomie 2,5 albo więcej. Proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie odkształcenia wyrażone w procentach są wyrażone w ułamkach procenta. Są to odkształcenia poniżej 1%. Tego typu odkształcenia nie są obserwowalne przy pomocy badania palpacyjnego.
Tak więc nie można powiedzieć, że elastografia to tylko nieco lepsze badanie palpacyjne. Tutaj istnieje całkowita różnica jakości. Na szczęście dla naszej dzisiejszej pacjentki nie była ona najlepszym przykładem do pokazywania patologii w badaniu elastograficznym. Dzięki uprzejmości firmy Hitachi możemy jednak Państwu takie również obrazki pokazać. Na tym obrazie widzimy zmianę nieco twardszą od otoczenia, jest to włóknik. Tutaj jest to już widoczny rak piersi. Na kolejnym obrazie widzimy już nie tylko twardą masę guza, ale również naciekanie otoczenia, które również jest twarde. I wreszcie zupełne kuriozum. Maleńki, ale jednak potwierdzony rak w świetle torbieli piersi.